przy naszym telefonie kolejny gość, kulturoznawca, etyk, profesor UAM Przemysław Rotengruber. Dzień dobry, witam pana profesora. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Przypuszczam, że włączał pan również wczoraj telefon przynajmniej o 21:00. Jak pan zobaczył te wyniki, to co? Jakie pierwsze było uczucie, wrażenia, myśl? No cóż, użyję kolokwializmu. Dzieje się. Rzeczywiście mamy dynamiczne wybory prezydenckie. Przypominam, ostatnie wybory, w których wygrał Andrzej Duda z prezydentem Komorowskim, były do pewnego stopnia nudne. Rewelacyjna kampania wyborcza Andrzeja Dudy i bardzo nudny sposób obrony własnych pozycji zaprezentowany przez Bronisława Komorowskiego. Teraz tak nie jest. Teraz, jak powiedziałem, dzieje się. No tak, dzieje się, ale prawdą jest, że Andrzej Duda powiększył grono swoich sympatyków i to o kilka milionów. Tak, zdecydowanie Andrzej Duda jest faworytem tych wyborów, co nie oznacza, że te wybory wygra. Zmiana, której dokonała Platforma Obywatelska, jeśli chodzi o swojego kandydata, okazała się zmianą udaną. Przypominam, Małgorzata Kidawa-Błońska w porywach miała, jeśli chodzi o przewidywanie, jeśli chodzi o sondaże, poniżej 5 punktów procentowych. Rafałowi Trzaskowskiemu udało się przekroczyć, no wstępnie to wiemy, ale raczej to się nie zmieni jakiś znacząco. Udało się przekroczyć liczbę 30% i powalczyć o drugą turę. Mhm. A zatem jest to sukces partii rywalizującej z koalicją, przepraszam, z PiS-em i partiami koalicyjnymi. Jeśli spojrzymy na mapę województw, to wyraźnie na niej widać, że Andrzej Duda wygrał w 13, natomiast Rafał Trzaskowski tylko w 3 województwach. O czym to może świadczyć i jaki to może być prognostyk przed drugą turą 12 lipca? Tak, to chyba jest dobre pytanie. Zawahałem się przez moment, zacząłem się zastanawiać nad tym, dlaczego pan redaktor mnie o to pyta, ale to pytanie ma głęboki sens. Platforma Obywatelska nie rozliczyła się z tego, co czyniła, kiedy była u władzy. Wydaje się, że to jest kotwica, która trzyma tą partię niemalże w miejscu. Co prawda kartą biorącą, czy w każdym razie kartą mocną, co jakiś czas jest karta antypisowska, ale to nie wystarcza, by skutecznie powalczyć o władzę. Dlaczego? Dlatego, że Platforma nie chce się odnieść do tego, co ma jej do zarzucenia elektorat, zwłaszcza elektorat niezdecydowany. Wydaje mi się, że kiedy pyta pan redaktor o przyczyny, dla których Andrzej Duda zwyciężył w 13 województwach, to trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach. Dlaczego on zwyciężył i dlaczego Rafał Trzaskowski uzyskał aż 30%, ponad 30% głosów. Otóż wydaje się, to może być błąd po stronie Platformy Obywatelskiej, że poparcie dla Rafała Trzaskowskiego nie jest jednoznacznym poparciem dla tej partii. Jest to raczej znacznej części elektoratu za pewną równowagą sił. Ja nie chciałbym tutaj nadużywać amerykańskiego pojęcia check and balance, natomiast chodzi o to, że skoro jedna partia ma przewagę w Sejmie, nie w całym parlamencie, ale jednak w Sejmie, to być może inne partie powinny tę partię wiodącą kontrolować. I zdaje się, że to właśnie skłoniło całą rzeszę wyborców do tego, żeby zagłosować na kandydata innego niż pisowski. Wydaje mi się, że w drugiej turze Platforma może źle odczytać ten połowiczny sukces Rafała Trzaskowskiego i spróbować powalczyć o władzę dla siebie. Zobaczymy, jak będzie. No właśnie, panie profesorze, bo pan mówił, że Platforma nie rozliczyła się do końca przed wyborcami po prostu ze swoich, nazwijmy to oględnie, słabości, ale mam poczucie, że sam Rafał Trzaskowski miał z tym problem, no bo głośno jednak, trudno też nie zauważyć było tej sprawy dotyczącej emerytur. Raz głosowałem, nie głosowałem, głosowałem tak, nie zauważyłem i tak dalej. To tłumaczenie się, to było jedno z takich chyba elementów tej układanki, o której pan wspomniał. To była jedna z największych wpadek Rafała Trzaskowskiego, a z drugiej strony moją uwagę zwróciło to, że Rafał Trzaskowski jest bodajże pierwszym politykiem Platformy Obywatelskiej, który próbował dokonywać połowicznego po połowicznego, ale jednak rozrachunku z historią swojego ugrupowania. On mówił o błędach tego ugrupowania, na przykład dotyczących polityki 500+, i to zwróciło moją uwagę, to znaczy oczywiście to wyborcy rozstrzygną, czy
ten rozrachunek jest wystarczający i czy jest wiarygodny dla nich, czyli dla osób dokonujących wyboru. Natomiast fakt jest faktem, że Rafał Trzaskowski zaczął o tym mówić. Być może to właśnie sprawiło, że część wyborców uznała, że on może być kandydatem, no cóż, czy ponadpartyjnym, zawahałem się tutaj, ale w każdym razie kimś, kto będzie kontrolował władzę ustawodawczą. Pytanie, czy nie dojdzie do takiego rebrandingu, nazwijmy to, takiej nowej odsłony Platformy Obywatelskiej, już pod zmienioną nazwą ruchu, który tworzy też Szymon Hołownia? No, jeśli chodzi o Hołownię, to sądzę, że jest to polityk, który, że tak powiem, otwiera swoją wielką kartę. Jeżeli nie popełni błędów podobnych do tych, które popełnił w ostatnich 2 latach Biedroń, to może wiele zdziałać. Myślałem, na polskiej scenie politycznej. Pan profesor przytoczy tutaj raczej wywoła Kukiza niż Biedrona prędzej, ale dobrze, zostawmy. Zgadzam się i można to odnieść i do Kukiza, i do Palikota, i do całego szeregu polityków, którzy mieli bardzo dobry początek, a później nie potrafili tego wykorzystać. Mam wrażenie, że Hołownia wyciąga wnioski z błędów swoich poprzedników. Czy tak będzie? Zobaczymy. Zobaczymy, to prawda. Natomiast chciałem jeszcze prosić o komentarz, no jakby nie patrzeć, chyba bardzo słabego wyniku zarówno Polskiego Stronnictwa Ludowego i ich kandydata Kosiniaka-Kamysza, jak i SLD właśnie i Roberta Biedronia. No łatwiej mi odpowiedzieć na pytanie o przyczyny, dla których Robert Biedroń poległ. Wydaje mi się, że w ubiegłym roku popełnił 2 błędy wizerunkowe, pozwolił na to, by te jego słabości wybrzmiały. Pierwszym takim błędem jest obietnica złożona wyborcom związana z tym, że jeśli dostanie się do Europarlamentu, to w związku z jego przyszłymi planami politycznymi on przekaże tą swoją wygraną kolejnym kandydatom. Przestał być wiarygodny przez to, prawda? Dokładnie. Mhm. A druga historia to była wpadka z Zandbergiem i z Razem, które to oskarżyło Biedronia o to, że chciał ich podkupić. No to są rzeczy, które przekładają się na wizerunek polityka. Czasami wystarczy jedna taka wpadka, by przepaść w polityce. Zresztą Razem już zapowiada, że prawdopodobnie nie będzie dalej budować koalicji razem z Biedroniem i z SLD. Panie profesorze, na koniec krótkie pytanie dotyczące 12 lipca, bo mówił pan, że emocje opadły, ale mi się wydaje, że dopiero zaczną wzrastać i będą być może wyższe niż w tej pierwszej turze, chyba że jednak tutaj zadziała element wakacyjny troszkę. Nie, to ja się niczego takiego nie twierdzę, że emocje opadły. Raczej sądzę, że jesteśmy w połowie meczu i wszystko przed nami. Dlatego, że zgadzam się z prognozą Aleksandra Kwaśniewskiego co do tego, że Andrzej Duda wczoraj odniósł wielki sukces, ale jeśli chodzi o dobieranie głosów, o zyskiwanie popularności, to specjalnie nie ma od kogo brać. Może pewnym wyjątkiem jest Bosak. Chociaż też się dystansują od Andrzeja Dudy. Natomiast Rafał Trzaskowski, no tak, ale jest to jednak ultraprawicowy, więc co do kierunku by się zgadzało. Natomiast Rafał Trzaskowski, jeżeli skutecznie rozegra swoją grę, może pograć o elektorat Hołowni, o elektorat Biedronia, a nawet o elektorat Kosiniaka-Kamysza, a w związku z tym wszystko przed nami. To kandydaci będą musieli teraz pokazać klasę, powalczyć o zwycięstwo. Gorący czas wyborczy. Proszę Państwa, będziemy jeszcze nieraz do tych tematów politycznych wracać. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Kulturoznawca, etyk, filozof, profesor UAM Przemysław Rotengruber był gościem tej części programu. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo.